kochani, witam was na moim kanale w następnym vlogu. Wiecie, że vlogi nagrywam najczęściej, bo mi się vlogi nagrywa najlepiej. Witam was z kawusią. Mogliście wcześniej widzieć, jak ją robię. Także piję sobie kawusię. Ogarnęłam się troszkę, powiem wam, że się troszkę lepiej czuję, chociaż jeszcze mi to wszystko nie przeszło. Mam jeszcze tą jelitówkę. Także mam... No, nie jest tak bardzo źle, jak było na początku. Trochę mi to przechodzi już pomału, także mam nadzieję, że do weekendu mi przejdzie. Bo w weekend prawdopodobnie mamy gości. A wiecie, nie chcę być chora przy gościach. Także muszę się z tego jak najszybciej wyleczyć. I co? I piję sobie tą kawę. Przyniosłam sobie tutaj jogurt pitny truskawkowy do wypicia. I powiem wam, że wczoraj jak skończyłam dla was nagrywać tego vloga, to zrobiłam na obiad zapiekanki. I tak mi dobre wyszły, także jak będę robić następnym razem zapiekanki, to wam pokażę. I nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, naciśnięcia dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Zostawcie łapkę w górę i zostawcie pozytywny komentarz, będzie mi bardzo miło. Zachęcam was też, żebyście wpadli na moje media społecznościowe, bo tam jestem też bardzo aktywna. I będzie mi miło, jeżeli mnie zaobserwujecie na tych mediach moich społecznościowych. Oczywiście linki macie w opisie na dole, także do tego bardzo zachęcam. Okej, maile mam ogarnięte wszystkie i komentarze. Dziękuję za takie pozytywne komentarze jeszcze raz pod filmami. Dla mnie to jest bardzo miłe, bo wiem, że nagrywam filmy nienamalne, że mnie oglądacie. Także za to bardzo dziękuję z całego serduszka. No i ja teraz daję sobie napić kawkę, bo jeszcze mi pół kubka zostało do wypicia kawki. I później sobie zrobię śniadanko, jak wypiję kawkę. Ogólnie to mam godzinę 10. Także zaraz sobie zrobię śniadanko, zjem sobie. No i nie wiem, zobaczymy, co będę dzisiaj robić. Chciałam zrobić sobie pazurki, ale no. Jeszcze moje pazurki się nie nadają do przedłużenia. Jak oglądaliście filmy na początku roku, to wiecie dlaczego. Ja miałam bardzo zniszczone paznokcie i na razie się jeszcze nie nadają do przedłużenia. Ja także tego na razie nie zrobię. Chciałam sobie przedłużyć na święta. Nie wiem, zobaczymy, czy sobie przedłużę. To się wszystko okaże. No wiecie, na razie nie chcę ich przedłużać, bo no, nie chcę ich bardziej zniszczyć, tych pazurków moich. A jak sobie teraz ich nie przedłużę, to sobie przedłużę na wakacje. Ogarnęłam sobie już maila wszystkie i sprawy YouTube'owe. W ogóle dziękuję wam za takie miłe komentarze pod filmami, bo wiem, że nagrywam filmy nienamalne, że mnie oglądacie i no, za to z całego serca dziękuję. Jesteście wielcy. No i co? Ja teraz sobie będę siedzieć, idę sobie zrobić śniadanko, bo jeszcze śniadanka nie jadłam, także idę sobie zrobić śniadanko. Puszczę sobie jakiś film na YouTubie albo na Netflixie i będę sobie siedzieć, bo nie mam takiego dzisiaj nic do roboty takiego, co mam zrobić dzisiaj, bo wszystko mam ogarnięte. Także będę sobie siedzieć. Może nagram film, makijaż jakiś. To się zobaczy. Wypiłam kawkę, zjadłam śniadanko, także dzisiaj na śniadanko sobie zrobiłam kanapki z łososiem, bo mam fazę ostatnio takiego na łososia, że prawiłem codziennie łososia. I teraz sobie słucham muzyki, przeglądam sobie TikToka, może nagram jakiegoś TikToka, nie wiem, zobaczymy. I może wstawię zdjęcie na Instagrama, oczywiście na moje wszystkie media was zapraszam. Linki, nazwy macie na dole w opisie. W ogóle nie zwracajcie uwagi na moje włosy, bo one dzisiaj żyją swoim życiem, w ogóle je wczoraj myłam, jak mogliście widzieć pod koniec wczorajszego vloga. No ale dzisiaj jakoś żyją swoim życiem, także no nie zwracajcie uwagi na to. Mały update, ja sobie chwilkę uleżałam, później poszłam ogarnąć trochę w
kuchni, musiałam ogarnąć kilka rzeczy tam w kuchni i poszłam wyrzucić śmieci, bo musiałam wyrzucić śmieci, no bo jeszcze by było, że wyrzuciłam śmieci, przyszłam i sobie siedziałam, zrobiłam sobie porządek w moich wszystkich rzeczach do paznokci, bo tam trzeba było zrobić porządek, bo one były wszystkie wymieszane ze sobą, że zrobiłam porządek, bo jak wiecie, na razie nie robię pazurków, żeby moje pazurki się zdegenerowały. Używam tej odżywki, którą wam pokazywałam przed feriami. Także jej używam. Mam nadzieję, że szybko mi się zregenerują te moje pazurki i że będę mogła za niedługo sobie zrobić te pazurki. A jak nie, to sobie dopiero teraz na wakacje zrobię. Także taki mały update wam chciałam zrobić. Za chwilką muszę pozamiatać trochę u mnie w pokoju, bo wiecie, jak mój królik wychodzi, to roznosi siano, także trochę jest tutaj koło jego klatki bałagan, także muszę to posprzątać, żeby było czysto i się mu za to zabiorę. Puszczę sobie muzyczkę. Ja sobie teraz odgrzewam obiad, który robiłam z wami, już pokazywałam wam, jak go robię na wczorajszym vlogu, także kto jeszcze nie widział wczorajszego vloga, to zachęcam was do obejrzenia go.